Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie. Magdalena Suchodolska, program Galaktyka Pomerania, realizowany przez Telewizję Pomerania ze studia w Centrum Handlowym Galaksy. Jak Państwo się zorientowaliście, jestem dzisiaj sama. Bartek Cebeńko w ostatniej chwili się rozchorował, ale to, że prowadzę program sama, wcale nie oznacza, że będzie nudno. Przez cały odcinek będzie dzisiaj z nami pani Agnieszka Sowińska, instruktor rękodzieła. I szanowni Państwo, pani Agnieszka będzie pokazywała nam dzisiaj, jak ocieplić wizerunek swojego domu. No, cóż, mamy zimowe, długie wieczory, spędzamy bardzo wiele czasu w naszych domach i jak to zrobić, żeby te domy były przytulne, cieplutkie, miłe, słowem takie, w których chce się spędzać czas i takie, w których możemy pokazać właśnie naszą rękę. No właśnie, Agnieszko, w takim razie, co można zrobić, żeby ocieplić wizerunek domu? Wbrew pozorom można bardzo wiele. Zaczynając od tworzenia wizerunku czy klimatu poprzez granie światłem, poprzez otulanie naszych domów jakimiś ciepłymi tkaninami, ciepłym tworzywem, ale również uciekaniem się do natury, czyli do tego, żeby używać jak najbardziej, jak najwięcej naturalnych elementów w naszym domu. Co my możemy zrobić? Pierwsza sprawa, świece. To chyba ten właśnie okres świąteczno-zimowy, to jest taki okres bardzo czarodziejski, gdzie bardzo szybko się robi, zapada zmrok, się robi ciemno, ale możemy to wykorzystać bardzo pięknie w naszych domach i pobawić się o stworzenie magicznego charakteru, magicznego klimatu poprzez właśnie te świece. Ja zachęcam do tego, żeby właśnie troszeczkę poczarować ten dom. Jak to zrobić? Ja proponuję, żeby nie tylko uciekać do tego, żeby zapalić tą jedną czy dwie świece na stole. Kupione, prawda? Kupione, dokładnie, jeszcze na dodatek, ale przede wszystkim, żeby troszeczkę iść na ilość, ponieważ tutaj ta ilość stworzy nam nieprawdopodobny efekt i taki klimat, który myślę, że nam się na pewno udzieli. Ja wiem, że mamy tutaj na stoliczku obok, na którym pani Agnieszka będzie pracowała przez dzisiejszy odcinek i będzie pokazywała nam, jak właśnie przyozdabiać świece. Mamy świece. Troszkę dziwnie mi to wyszło. W każdym razie, to jak ozdabiamy? W najprostszy sposób. Świece. W najprostszy sposób to jest poprzez zastosowanie tego, co mamy w domu, obwiązanie dookoła, czyli można wykorzystać jakieś koronki, sznurki, takie zwykłe jutowe, bawełniane, czasami to może być dratwa, jakiś element świąteczny, nieświąteczny, zimowy, czasami to może być po prostu kawałek zielonego iglaka albo po prostu jakiś symbol, który będzie nawiązywał właśnie do czasu takiego zimowego i jeszcze świątecznego. No dobrze, ale często jest tak, że o ile mamy pomysł i mamy te materiały, bo to, o czym pani powiedziała, jest łatwo dostępne w domu. Kawałek koronki, każda kobieta chyba ma u siebie w szafie. To jest fajny pomysł na ozdobienie świecy, ale też pomysł bardzo czasochłonny. My często wymigujemy się tym, że o ile chcemy przystroić nasz dom i chcemy, żeby w tym naszym domu, w tym naszym pokoju było jak najwięcej nas, to nie mamy czasu po prostu tego zrobić. I teraz tak, obalimy stereotyp czy nie? Oj, zdecydowanie, bo ja bym twierdziła, że akurat to jest jeden z najprostszych i najszybszych sposobów na ozdobienie właśnie naszego wnętrza domu. Po pierwsze, ja zachęcam do tego, żeby to robić rodzinnie. Dlaczego by tego nie czasu właśnie podzielić z rodziną i nie celebrować w ten sposób chwili poprzez zabawę właśnie, ozdabianie z dziećmi, włączając to tatę w domu, tak? I tworzenie razem świątecznego, zimowego klimatu. Czyli ta zabawa sznurkami, koronkami, czymkolwiek, to może być papier, to może być naklejka, ale tworzenie tego wspólnie, czyli to się rodzi coś więcej niż tylko ten klimat, tak? Włączając w to wszystko tatę w domu, jak wiemy, mężczyźni, o ile lubią zajmować się tymi robotami technicznymi, o tyle tymi artystycznymi już chyba rzadziej. Czy znowu obalimy stereotyp? Ja wiem, ja tutaj piję do tego, że pani jest organizatorką kursów. Kursów, które właśnie podpowiadają, jak samodzielnie zrobić coś ciekawego do domu. I czy na te kursy przychodzą mężczyźni? Mężczyźni zdecydowanie w mniejszej ilości przychodzą, natomiast się zdarzają.
Natomiast myślę, że też, że mężczyźni po prostu się trochę wstydzą. Okazuje się, że jak przychodzą panie do nas i opowiadają, co tam ładnego zrobiły, to bardzo często ten temat mężczyzny, męża się przewija w tle. Mąż lakieruje, mąż filcuje, mąż wycina wzory, ale również znam mężczyzn, którzy po prostu ozdabiają dla odmiany żona nie. No ale czy to jest faktycznie powód do wstydu? Ja uważam, że absolutnie nie. Natomiast no, chciałabym, żeby też panowie zaczęli troszeczkę inaczej na to patrzeć, bo to obrazuje też te ich wspaniałe cechy, tą estetykę wewnętrzną, to piękno wewnętrzne, coś, co kobiety sobie bardzo cenią. Czy takie prace wyciszają? Pozwalają się odprężyć, zrelaksować. Czasem po prostu włączamy telewizor, a może łatwiej byłoby nad czymś podłubać, poskubać. Oj, zdecydowanie. Zdecydowanie i zachęcam do tego, żeby ten telewizor wyłączyć i faktycznie włączyć się na kanał twórczy, czyli tutaj się śmieję, ale faktycznie bardzo odpręża, gdzieś ucieka się po prostu do tego świata, tylko ucieka się w ten taki świat tworzenia kolorowych wycinanek, filcowanek, jakichś no, niestworzonych tutaj niestworzone możliwości, więc jak najbardziej. To jest bardzo dobry sposób na to, żeby się zrelaksować, odprężyć, uciec od problemów, które czasami nas też tam męczą. Więc zachęcam serdecznie. Muszę się przyznać, że mnie rzadko zdarza się wykonać właśnie coś takiego, jak widzimy tutaj na stoliczku obok, własnoręcznie. Zawsze wymiguję się tym, że nie ma czasu i że łatwo jest kupić gotową rzecz, ale tak sobie teraz pomyślałam, że to musi sprawiać jednak wiele satysfakcji. Oj, bardzo dużo. Bardzo dużo i ja myślę, że to mimo wszystko to jest taka prosta wymówka, że nie mamy czasu, bo to nie zajmuje tak wiele od nas, nie zajmuje czasach tak dużo czasu i nie wymaga od nas tak wiele, więc czasami naprawdę 15 minut, pół godziny wystarczy na to, żeby coś stworzyć, mieć przy tym satysfakcję i satysfakcję również innych domowników i nie tylko. Pani Agnieszko, weszła mi Pani teraz na ambicje. Mam nadzieję, że przez te 2 godziny programu uda mi się czegoś nauczyć i że będę mogła to wykorzystać w domu, podobnie jak mam nadzieję nasi widzowie. Gorąco w to wierzę. A proszę powiedzieć, co jeszcze oprócz świec? Co jeszcze oprócz świec w domu można zrobić? Można się pobawić cały czas zimowy, zresztą nie tylko, bo przez całorocznie można tworzyć wieńce. I to wieńce do wykorzystania oczywiście w połączeniu ze świecami, ale nie tylko. Można je wieszać na drzwiach, na ścianach, bawić się suszkami, czyli tutaj wspomnianymi materiałami naturalnymi, gałązkami zebranymi na spacerach. I jak najbardziej włączać tą tematykę zimową, czyli mamy na przykład, możemy gdzieś w sklepie czasami dostać sztuczne ptaszki, które gdzieś tam możemy wpleść, to mogą być zebrana jarzębina właśnie, taka już podsuszona o tej porze roku, natomiast bardzo fajnie i nostalgicznie nam będzie nawiązywała do tych klimatów. Poza tym tkaniny, tak? Tkaniny w kolorystyce takiej nawiązującej do zimy, czyli oczywiście tutaj biele szarości i takie naturalne kolory ziemi, natomiast również mimo wszystko cały czas utrzymując tej konwencji świątecznej możemy spokojnie grać tymi kolorami typowo świątecznymi. No właśnie, a jakie to są te podstawowe kolory świąteczne i czy na przykład kiedy teraz będziemy przygotowywać taką świecę, to właśnie jakieś kanony kolorystyczne obowiązują, które później możemy po prostu w łatwy sposób zmienić i robić takie ozdoby na wiosnę? W innych odcieniach, w innych barwach. To jest tak naprawdę, myślę, kwestia bardzo indywidualna, bo każdy z nas ma różne gusta, różne style w domu. Ja no nie ukrywam, bardzo uciekam w styl shabby chic i bardzo stonowane kolory właśnie szarości, brudnych, beży, brązów. Natomiast spokojnie można tutaj iść w bardzo mieniące się złota, srebra albo bardzo kontrastowe czerwienie, tak? Więc cały czas myślę, że to jest wszystko na topie i tylko kwestia tego, co nam odpowiada. Pani niejedno rękodzieło wykonała. Proszę powiedzieć, jak to jest? Czy powinniśmy te ozdoby, kolory tych ozdób, wzory i kroje dostosowywać na przykład do koloru ścian? To znaczy, czy powinniśmy wszystko utrzymać w jednym kolorze, czy na przykład różnie, kolorowo po prostu?
No oczywiście, tutaj też się odwołam do naszej estetyki, ale nawołuję do tego, żeby mimo wszystko nie utrzymywać wszystkiego w jednym konwencie, żeby uciekać troszeczkę od takiego ujednolicenia i monotonności, ponieważ faktycznie wtedy się wchodzi do takiego wnętrza, oczywiście jest pięknie, ładnie, natomiast bardzo często brak takiej dominanty, więc zachęcam do tego, że przynajmniej o ile chcemy utrzymać wnętrze w jednej kolorystyce, żeby były przedmioty, które będą zdecydowanie akcentami w tym wnętrzu i będą odwracały i przyciągały uwagę. Ja wiem, że pani zajmuje się też filcowaniem, ale to chyba już wymaga więcej precyzji. Trzeba by najpierw udać się na kurs. Filc jest wdzięczną tkaniną? Bardzo wdzięczną. No na kurs oczywiście serdecznie zapraszam. Faktycznie można się nauczyć wiele możliwości, wiele zastosowań filcu, natomiast myślę, że to nie jest aż takie trudne, żeby chociażby spróbować przynajmniej te początki, zanim się do nas uda na spotkanie warsztatowe, zrobić samodzielnie. To jest fantastyczna tkanina i szczególnie właśnie kojarząca się teraz z okresem takim zimowym, ponieważ to jest coś, czym się możemy przytulić. Zresztą też teraz w okresie bożonarodzeniowym widziałam przecudne wieńce, właśnie oplecione filcem i do tego owiązane filcowymi drytami, czyli takimi sznurkami z filcu, połączone też z kwiatami sztucznymi, brokatami. No wyglądało to naprawdę przepięknie. A proszę powiedzieć, czy na przestrzeni lat zauważamy jakieś zmiany w sposobie wystrajania przez nas wnętrz? To znaczy, czy coś było, coś co jest teraz modne, jak na przykład dekupaż, który będziemy pokazywać, czy te ozdoby koronkowe, są modne w takich samych formach, w takich samych fasonach jak kilka lat temu? Czy tu się coś zmienia, czy od czegoś się odchodzi? Ja powiem tak, mi się wydaje, że mimo wszystko w dzisiejszych czasach, kiedy pędzimy ciągle do przodu, to wartościowe jest to zostawanie przy tej tradycji i przy tym, co my pamiętamy również z dzieciństwa, sprzed lat. I bardzo często faktycznie, jak się przeglądało teraz ofertę sklepów, to oprócz tej takiej typowej chińszczyzny, plastikowych bombek, świecidełek, można było zobaczyć bardzo oryginalne ozdoby, które nawiązywały właśnie swoim stylem do lat poprzednich, do tych lat z dzieciństwa naszych rodziców, babć. I myślę, że to jest dobra droga, tak? Bo zachowujemy jakąś tradycję. Dekupaż, koronka, co jeszcze dzisiaj będziemy wykorzystywać? Ozdobimy sobie dzisiaj również szkło, czyli coś, żeby tą świecę można przechowywać, bo dekupaż będziemy mogły użyć i na świecy, co jest dosyć fajną, specyficzną sprawą i wcale nie tak trudną, ale również możemy wielorako używać i ozdabiać szkło, które mamy w domu i tworzyć naprawdę niezapomniane efekty. No właśnie, a co i jak dokładnie będziemy robić i jak wykonać takie ciepłe, już nie świąteczne, może noworoczne, ale też bardziej może zimowe ozdoby, będziemy pokazywać Państwu już po krótkiej przerwie. Teraz serwis informacyjny, po przerwie wracamy do studia, do programu Galaktyka Pomerania. Bądźcie Państwo z nami.